Żądania zalegalizowania noktowizji i termowizji do polowań od dawna płynęły od rolników domagających się intensywniejszych odstrzałów dzików. Często także zmiany przepisów domagali się sami myśliwi. Na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach żądania takie kierowano pod adresem Ministerstwa Środowiska, mającego kompetencje ustawowe dla regulowania sposobu wykonywania polowania. Także portal łowiecki.pl ustami swoich uczestników wielokrotnie sygnalizował potrzebę wprowadzenia termo i noktowizji do polowań. Pierwsze słowa, jeśli mi wolno, skieruję do pani minister i powiem tak, dzielą nas stoliki, ale łączy wspólny... Kolejna sprawa, żyjemy w XXI wieku, mamy telefony komórkowe, a nie możemy stosować nowoczesnych rozwiązań, które czynią polowanie po pierwsze bezpieczniejszym, a po drugie skuteczniejszym. A więc właśnie noktowizja, termowizja, nie tylko do obserwacji i nie tylko w strefach zakażenia ASF-em, bo to tylko generuje kolejną patologię. Myśliwy ma celownik termowizyjny, ale uzasadnia to tym, że ma na wypadek, gdyby polował w strefie ASF. Więc po co te sztuczne twory? Zalegalizować, wprowadzić do ustawy. Sprawa została wreszcie uregulowana rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 10 września 2019 roku i od tego dnia używanie tych urządzeń stało się legalne. Na portalu www.łowiecki.pl pojawiły się pytania o to, gdzie i jaki sprzęt kupić. Takie samo pytanie stanęło przed realizatorem tego filmu. Warunki, jakim miał odpowiadać celownik, to maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa na polowaniu, możliwość wykonywania odstrzału na prawidłowo przewidziane odległości, możliwość bezbłędnego rozpoznania celu, oddanie skutecznego strzału i, co oczywiste, umożliwienie obserwacji w sposób niepłoszący zwierza. Ważnym czynnikiem była także cena urządzenia i nieskomplikowany sposób korzystania. Postanowiłem zapoznać się praktycznie z kilkoma urządzeniami i wybrać odpowiadający stawianym wymaganiom. W tym celu skorzystałem z pomocy kolegów posługujących się takim sprzętem. Ustawione masz? Tak, ustawione jest wszystko. Słuchaj, ile mamy czasu do pojawienia się ewentualnego dziku? Jakieś godzinę, półtorej. Dobra, to pogadajmy o tym przyrządzie. Jak się ten przyrząd montuje na lunecie? Sam montaż i przygotowanie to należy najlepiej zrobić w domu. Pierwszą czynnością to jest nic skomplikowanego, tylko po prostu z instrukcją zakładania w ogóle się zapoznać. Pierwszą rzeczą to jest dobrze zamontować tuleje, przejściówkę, a inaczej to się nazywa adapter. Trzeba to nasunąć tak, żeby tutaj do kryzy monokular, żeby doszedł do kryzy. Jeżeli się dobrze ustawi, zabezpieczamy tutaj krotność na 3 i ustawienie krzyżyka w prawo maksymalnie. I to jest najważniejsze, ustawić dobrze ten adapter. Sam montaż parta nie wymaga jakiegoś wysiłku, wystarczy tylko tutaj nacisnąć. Układamy, przekręcamy i już jest zamontowane.
Pierwsza z eliminacji odpadła nasadka termowizyjna na lunetę. Ten doskonały sprzęt ze swoją ceną sięgającą 25 tysięcy złotych nie mieścił się w przewidzianym, dość skromnym budżecie. Pośród wielu podobnych moją uwagę przykuła nasadka PART, którą posługiwał się kolega. Mimo trudnych warunków i dość dużej odległości udało się poobserwować zachowanie jeleni i popaść w atachę dzików, z której jeden zagościł w chłodni. Po tych doświadczeniach decyzja mogła być tylko jedna. Kupuję nasadkę na lunetę. Po niedługim czasie otrzymałem przesyłkę, a w niej wszystko, co jest niezbędne do rozpoczęcia przygody z polowaniem przy zastosowaniu noktowizji. W pudełku znajdowała się przystawka, pierścień na lunetę umożliwiający szybki montaż i demontaż nasadki, pierścienie redukcyjne umożliwiające założenie nasadki na różne średnice lunet, dwa akumulatory zasilające, ładowarka do tych akumulatorów, taśma zabezpieczająca lunetę przed porysowaniem, klucze do montażu i gumowe pierścienie uszczelniające. Czyli wszystko to, co było uzgodnione ze sprzedawcą. Sam montaż, dzięki polskiej instrukcji, okazał się banalnie prosty. Przystawka posiada także gniazdo na kartę, co pozwala na robienie zdjęć lub nagrywanie filmów, także w warunkach zupełnej ciemności. Regulowany kąt świecenia reflektora podczerwieni pozwala na oddawanie celnych strzałów i na nagrywanie filmów. Przystawka posiada także czerwony wskaźnik laserowy, który po zgraniu z krzyżem lunety jest doskonałą pomocą przy dostrzeliwaniu rannej zwierzyny dla skrócenia cierpienia, czyli przy wykonywaniu tzw. strzału łaski. Atrakcyjność urządzenia podnosi możliwość podglądu tego, co widać w lunecie, przez osobę towarzyszącą wyposażoną w smartfona, którym można także włączać i wyłączać nagrywanie scen widzianych aktualnie przez przystawkę. Firma prowadzi także sklep internetowy pod nazwą pasjonaci.pl.